random. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie ta gra, nazywa się Absolver, jest to moje pierwsze odpalenie tego produktu. Tak, on mnie interesuje mega stylistycznie. Obserwowałem to, co graficy od Absolvera pokazywali na temat produktu, nad którym pracuję, czyli na temat Absolvera. Pokazywali na swoich tam profilach na Twitterze czy innych społecznościówkach, ArtStation, czy jak to tam nie nazwać. I to jest gra, która mnie poniekąd interesowała, to znaczy ja mam takie fazy, że raz na jakiś czas potrzebuję pograć w Mordobicie. I to jest z tego, co ja rozumiem, jeżeli się nie mylę, to jest Mordobicie połączone z MMO w jakiś mniej lub bardziej ciekawy sposób. Zaraz zobaczymy, jak bardzo. Mam nadzieję, że widzę, że tutaj jestem offline z jakimś mixplayem. Mam nadzieję, że nie wywali mnie zaraz do tworzenia konta swojego na jakiejś tej. A, jesteśmy online, ok. Options. Co my tutaj mamy? Gameplay. Standardzik mniej lub bardziej. Audio bym zjechał, wiecie jak to ja. Mogę tutaj. O, gdzieś muzykę, tak, sound efekty jakoś tak, żeby nie było zaraz, że będę wam piszczał, że jest. Aha, select this, ok. Wracamy. Grafikę, wszystko jest ustawione mniej więcej. O, wszystko jest na ultra, jak ładnie. Controlsy. Okej, kamera, dobra, keyboard. Będziemy ogarniali podczas rozgrywki, nie? Zobaczymy co, gdzie i jak. New game, mam nadzieję, że będzie tu jakieś tworzenie swojej postaci. Origins, dobra, na razie klawiatura, myszka. Male, female, można zmienić płeć, są dwie do wyboru, okej, czujecie zapach pozwów? Jeżeli chodzi o obcięte włosy, te maski są charakterystyczne dla tej gry, bo nie wiem, czy to chodzi o jakieś frakcje, czy nie, ale widziałem, że coraz bardziej wypasione później bohaterowie mają. Ale dobra, mamy pochodzenie, jakiś Ice Marshes, nie wiem co to jest. Orate, czy tu się coś zmienia na nim? A, kolor skóry tak jakby. Karshi, Lake Ripa, Uring. Jeden zarzut na dzień dobry na samym początku. Stoimy w dość zacienionym miejscu i słabo troszkę widać jak te zmiany wpływają na naszego bohatera. Dałbym tego Orate'a całego, może. Ten wygląda tak, ale wydaje mi się, że to jest kwestia oświetlenia. Ten Ice Marshes jest za biały dla mnie, ten będzie chyba ok. Czy jest obcięcie na mniej straight, jakieś takie LBT, BBT? O, kolor włosów, light blond, blond, dark blond, no to chyba najbliżej. Copper, brown, ash brown, black, dark blond, bobcat. Nie no, bobcat to nie, ale... Nie mogę powracać kamerą. Nie, gdzie? Czemu? The heck is wrong with you, gro? Lekko ruszyłem tego. Tylko pada. Chciałem obrócić postać, zobaczyć jak to wygląda, ale dobra. Krótkie. Old school, no dobra. Unrally. Nie. To wygląda śmiechowo. Hightower! Pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądali Akademię Policyjną. Large pan niekoniecznie. Krótkie dready. Gęste. Okej. Wygląda prawie jak babka w tym momencie. Okej. Fancy. Bold. Wild. Braided. No tu by się przydała możliwość obracania kamery, żebym mógł zobaczyć jak wygląda ta fryzura. To mnie nie... Nie trafia do mnie, ale ten braszkat wygląda nieźle. Freezy, parted, touched, babcat. Okej, to widzieliśmy. To dajmy sobie tego bruszkata. Next. Styl walki. Okej. Balance combat style with slight focus on strength. Okej. Parry. Jest coś szybkiego. Może. Plus mainly vitality. Mainly dexterity. Te pozy. Poziom trudności wysoki. Aktywna abilitka parowanie. Aktywna abilitka absorb. Aktywna abilitka avoid. Ale pokażcie mi tego
Kahelt Method. Nie, okej. To jest coś a la kung fu, to jest coś a la box taki, a to jest, jak się nazywa ten, jest ten styl taki walki izraelskich służb specjalnych, jeżeli nic nie pokręciłem, że tam się cokolwiek wykorzystuje jako broń i zasadniczo macie sklepać. Bardzo brutalna sprawa. Ja bym wziął tego kung fuja, bo wygląda czadersko. Lecimy dalej. Name. Izu. Okej, okay, zobaczmy teraz. Oh, ten szaliczek, te stroje później, które są, te grafiki tutaj. Ta gra stylistycznie wymiata. I właśnie bardzo mieszane recenzje widzę na temat Absolvera. Niektórzy mówią, że jest świetna gra, której tyle brakuje do wielkości, inni mówią, że totalnie niech bajka. Zobaczymy, co to jest, bo ja bym sobie marzył, żeby to było, wiecie, takie MMO, tylko kung fu MMO. Ale zapewne tak dobrze nie będzie. Jaki rzeźnik bez maski. Czy ja tam widzę siebie całkiem po środku? Fajnie by było, jakby nas walnęli gdzieś tam na bok. Ale nawet twarz jest... Tą brudkę mogą sobie dać. Swoją drogą, nie dało się zmienić wzrostu, wagi i takich tego typu rzeczy dziwne. Czy ja zaraz będę... Znaczy, czy ja się nie pakuję na jakieś opętanie, czy coś w tym stylu? Przypomniała mi się maska z SWL-a, te co są u tej jakuzy demonicznej w Tokio. Gadająca maska tam ze swoimi humorami była wypasiona. Wow! Wow! Ale ładnie grafę ten. Ale to, ten motyw z maską jest nieco bardzo creepy, wiesz? Wiesz, widzu? Okej. To jest cofnięcie, dobra. Czyli tak, mamy pod A powinien być skok, ale nie ma nic. Może zostanie dodane. To jest chyba blok. To jest nic. To są emotki. Chyba. Okej, kamera strasznie szaleje, jak zmieniam ten. I tu nie ma nic, czyli blok, emotki. Tu nie ma pod A skakania, choć chciałbym by było. Tu są kung fuje, ataki. Wow! Iron Fist! Tu są jakieś takie te. I tu jest dodge. Okej, czyli atak, dodge. I nie ma skakania. Chciałbym, żeby było skakanie. Ej, ta gra jest cudna. Mam wrażenie, że nie jestem na max ustawienia graficznych ze wszystkim. Przynajmniej takie... Windows Mode, no. Ultra. To nie wygląda na ultra, szczerze powiedziawszy, ale grafika mimo wszystko jest cudowna. Spójrzcie na te blendy barw. O, szkoła jakaś tam do wyboru, coś było? School. Leatherbolt. A, że szkoła znaczy się, że... Gildia, klan. Okej. Zobaczymy. Jeśli to nie będzie mi dawało w kość za bardzo, to będziemy łapać misiaki za fraki i próbować z tego zrobić coś fajnego. Gra ktoś z was z Absolvera? Może mnie tryknąć w lewo lub w prawo, co czynić, a czego czynić nie wypada. Okej, nie bądźmy głupi, nie skaczmy. Idziemy dalej do przodu. Szczerze powiedziawszy, nie czuję tutaj, bo... Spodziewałem się, że klimaty będą takie właśnie, ta stylówka, widzicie, te takie pseudokwadratowe cusie z teksturami, ale myślałem, że będą bardziej azjatyckie klimaty, a nie są. Dobra, tam są dwa posągi, zakładam, że jeden z nich się spróbuje aktywować, co najmniej, jak nie dwa. RB tap. Ua.
Hold RB plus R to change target. I tap to unlock. Ok. Czyli to bardziej tutorial, niekoniecznie jeszcze walka. Mogę tutaj się wspinać? Nie mogę się wspinać, nie ma takiej bajerów. Myślałem, że to XXX, ok. Ok, ci goście troszkę przydługo przyćpali. czy co oni tam robili? Nie wiem. Kurde, cudowna graficznie jest ta stylówka. Ataki atakami, ale widzę. Aha, staminę zjada, czyli podczas walki trzeba uważać, żeby się nie wypstrykać, nie zmęczyć. Mam nadzieję, że tu jest PvE, nie samo PvP, bo jeżeli jest samo PvP, to fakt, że ta gra ma mixed reviews na Steamie oznaczałoby, że jest już martwa. Ale jeżeli ma PvE, jeżeli tu się da iść na świat i klepać się w świecie, to może być fajne, bo można mieć frajdę ze znajomymi, nawet jeżeli gierka tam nie bardzo. Your combo deck has stances. Each starts with different attacks. Enter each stance once. RT while locked. Alternative attacks change your stance, allowing you to change smoothly with other attacks. Ah. Wiecie, co bym wolał, żeby te stance się zmieniało na przykład tym. Widzę, że coś ten, ale tu jest trochę kombinacji. Że to zmienia mój stance, używanie Y-ka. Wow! Czyli tak. Okej, widzę, że to będzie troszkę bardziej skomplikowany system, niż by mogło mi się zdawać na początku. Tapnęliśmy, możemy iść dalej, czy to nas jeszcze będzie próbował uczyć czegoś? Some attacks can have special property. Aha! No dawać mi to. Tak, tak i Y. Boom! Somebody once told me. Mogę sobie tutaj ten? Wow! LT to hold, ok. No dobra. Zdziwiłem się dlatego, że ja podszedłem do drzwi, chciałem drzwi klepać, a tu wyskoczyła mi jakaś laska i myślałem, że a co inny gracz robi tutorial i mnie bierze od pleców. A to wajza. Dobra, feint, no, RB na to, tak. Przyćpało się, to teraz jest, nie? Heroininen. O, i zróbmy ostatnie. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Czy jakoś tak szedł tekst, nie jestem pewny do końca, ale hurdurdurdur. Ktoś rozbił dzbanuszek. Ej, nie mogę wyjść z podziwu, jak graficznie ta gra jest cudna. Brakuje mi tylko skakania pod A, szczerze powiedziawszy.
Naprawdę to jest jedyna rzecz, której mi brakuje teraz jakiegoś takiego. Kwestia tego, że spodobał mi się Assassin's Creed i po prostu jest to poczucie, że fajnie by było skoczyć tutaj, się trzymać, wiecie, mieć pod A i pod B ten bajer, czyli dodać tutaj funkcjonalność Assassin's Creed'a do tych Kung Fu'i. Muszę dorwać ten Assassin's Creed, co się w czajnie dzieje. Be while moving. Okej. O ty! Zmiotło ją pięknie! Się wzięła, poobijała. Ostatnio takie wrażenie, że kogoś zmiotłem, miałem chyba grając w Matrixa. Na krótkie nagranie, tam na 20. rocznicę, czy którą tam rocznicę Matrixa premiery, tak, 20. to będzie chyba. I też było kopnięcie i ktoś poleciał przez cały ten, się wbił w ścianę i było takie, okej. Chyba, że coś ostatnio? Jeszcze nie. Chyba, nie. Gram w Blade & Soul'a, nawet się loguję regularnie w miarę, to znaczy to jest jedyna gra, do której się regularnie loguję teraz, oprócz tych telefonowych. Ale nie pykam w nią tak długo dziennie, żeby zobaczyć jakieś fajne akcje, których jeszcze nie znam. Czy ja tu mogę? A tu open. Okej, czyli a to jest jednak interakcja taka, że Spox interakcja, okej. Tu jest coś, tu nie jest coś. Zakładam, że mamy iść tu, gdzie świeci. Ale szczerze powiedziawszy, rozejrzałbym się jeszcze wcześniej i później. Okej. Kiedy nauczą mnie o życiu? Wow, level up! Poczułem się troszkę jak Link z Zeldy. No dobra. Avoid. No dobra, przetestujmy. Chodź tu. Zgarnąłem w maskę. Zaraz zbijemy level up, może RB. Unik lewo, unik prawo, kucnięcie i podskoczenie, jakby ktoś mnie chciał atakiem na nogi, okej. To mi się podobało. Tego zapewne nie da się w ten nie da się nawet tego zlokować. Ale widzę, że tu są różne. I wylądowaliśmy tutaj. Zrobiliśmy kółeczko. Dobra, rozejrzyjmy się, bo to jeszcze nie był koniec tej bonusowej trasy. Zapewne i tak by mnie gdzieś tego nauczyli, ale lepiej to wziąć na spokojnie i przeczytać to parę razy. Cokolwiek robimy? Wow! I powiedzcie mi, że to jest miniboss, którego trzeba było i tak sklepać, żeby otworzyć tamte drzwi. Level up, meditation. Żebym ja jeszcze wiedział, co w tej grze jest dobre i co w tej grze wybierać. Powiedzcie mi, że potem da się robić respeki. Ja, jeżeli chodzi o mordobicia, preferuję postacie, które się poruszają raczej, znaczy nie umiem grać za dobrze w mordobicia, ale raczej szybko, a nie mięśniaków, którzy jak łupną, to jest pozamiatane, wiecie, nie Hulk, bardziej Flash od DC, totalnie nie ten. Meditation, zobaczmy, co my tutaj mamy. Fajnie by było, jakby on zrobił kwiat lotosu, czy jak się tam nazywa, Will Mobility.
Siła, dexterity, to mi się podoba. Endurance. O, w ogóle jest opis, co robi, co? Siła, building is matter of. Okej. Channeling energy. Okej, tutaj dexterity. Increase damage of attacks based on dexterity. Okej, luz. My idziemy w ogóle w dexterity, więc chyba to. Vitality. Increase maximum health. Tolerate pain and trauma, fajnie. Endurance, czyli też jakby odporność, tylko nie, żywotność, odporność, tak bym to nazwał. Increase maximum stamina and therefore allows. O, czyli im więcej tego paska mamy. Dobra, dobra, dobra. Wheels. Increase quantity of tension caught and stored in shaft when performing. Okay. Mobility. Pojęcia, co to jest. Poszedłbym w Dexterity, bo to jest chyba to, co mi się jasie. I Vitality albo Endurance. Musiałbym obadać, co będzie lepsze dla. Muszę poszukać buildów w sieci, ale idźmy na razie w Dexterity totalnie. Tak. Najwyżej będę płakał potem. Equipment. Mam na sobie sprzęt. Czy ja mogę tą maskę? Prospect Mask. Welcome to Tower Point. Some say the broken eye was made in homage to Simeon Scar. Okej, nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że ten świat w grze jest rozbudowany i rzucili nas trochę na głęboką wodę. Ale oprócz tego mamy tak. Undertop, które ma jakieś tam odporności. Czy ja mogę pozdejmować wszystko z siebie, na przykład? Mam troszkę gorsze staty w tym momencie, oczywiście, ale. Maski zdjąć nie mogę, bo nie. Kurde, polatałbym z gołą klatą, a why not, nie? Moment! Nie będziemy takich numerów robili, ale póki to jest tutorial, póki staty nie mają aż takiego znaczenia. Visu Style, powinienem mieć tylko czarne spodenki na dole i bandaż na lewej łapce. Czy ja mogę zmienić łapkę bandażu? Nie mogę, aha, bo to jest. Rękawica jest przypisana. Nie to, że mam lewą, prawą rękę, tylko mam slot rękawice i na tym slocie jest tak, jak jest. Okej, okay, widzę, że posypał łupieżem tutaj. Chodźmy w interakcję. Otwórzcie mi wrota! Wow, ładnie kamera podjechała. Jakiś Kung Fu Master? Dobra, my go zaraz, tak? Podobają mi się te spodenki z tymi ochraniaczami, które ma to budki. Czy to są dwie różne kategorie? Tak. Spodenki i budki to są dwie różne kategorie. Fajne są te. Czy ja mogę podejść i zagadać? I'm Talem. Zwę się Talem i spróbuję ci pomóc w twoim tam progresie rozwoju. Nie zdążyłem przeczytać, bo za wolno czytam. Nie wszyscy z maskami są twoimi wrogami, spoko. Kiedy jesteś bezpieczny, możesz tam medytować i ćwiczyć tam swój ten. Meditation. Przetestujmy. Jeden w górę, meditation. Jest practice, combat deck. Piękne taką zasadę. Podoba mi się strój tego gościa. Dobra, wyjdźmy stąd. Edit. A, że mogę edytować tutaj swój styl walki. Attack sequences. XX. To będzie komplikatoret. Ta gra będzie wymagała kminienia, robienia notatek. Kurka, jeżeli to się będzie podobało Misiaki, jeżeli Misiaki to oglądasz, pamiętasz może, jak graliśmy w. Jak się ta gra nazywała? Jedno z pierwszych MMO, na które cię wyciągnąłem. Skyforge.
jak ogarniałaś agentów w Skyforge'u, siedziałaś z notatnikiem, czy nie wiem czym tam, kartkami i rozpisywałaś to wszystko na części pierwsze, takie mam wrażenie, że to jest to, co będziemy tutaj, psujować. Czy ja mogę tutaj coś dorzucić do tego? Jest kopniak. A, jeszcze nieodblokowany, tak? Czyli to mamy to, a później to mamy to. Nie, a tak, okej. A czy mamy coś nieekwipniętego? Na przykład to. O, ekstra. Czyli potrzebujemy... Uchod? Dobra, nie, jeszcze raz. Deck i... W co my musimy być ustawieni? Musimy być ustawieni w... Pasek ukośny w górę, tak? Wróć tutaj. No wracaj tu! Dziwne to jest sterowanie tutaj w tym. Nie ogarniam, za dużo na raz, może innym, może następnym razem, ale no. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu są nasze parametry. Tu jest combat deck, bare hands, war gloves i sword. Okej, a jest staff? Ja jestem fanem staffów, szczerze powiedziawszy, wiecie, ten monkey staff, czy jak to się tam nazywa. W sumie to, z czego najbardziej Shaolin jest znane, chyba z tego takiego giętkiego staffa. Bez żadnego tam jakiegoś bonus ostrza. Aha, czy koleś zniknął? Nie, koleś nie zniknął. No to idziemy dalej. Spróbujmy zakończyć ten odcinek jakoś. Nie, nie mogę tego oznaczyć. No, robiłem unik. Czy uniki nie wychodzą? Czemu? Nie, ten przycisk trzymam. Dobra, dziwne. Jak się robi uniki? Jak mam cel wybrany, powinienem wcisnąć to i tym robić uniki. I nie wchodziły. Coś robię źle. Ciśnięcie gałki jest przyspieszeniem. Jak pięknie wykorzystują pada. W wielu grach trzeba do tego nacisnąć jeszcze kolejny klawisz. Bo niektóre pady, mając gałki analogowe, nie mają w tym przycisku, nie? Ale większość tych sensownych padów, moment, tych sensownych padów ma... Muszę się przestawić powoli. Nie tak wygodnie leży w dłoni jak ten stary Xboxowy, niestety. Ale powinienem się powoli przestawiać na tego, bo ten już zaczyna świrować. Po nagrywaniu 5 Harry Pottera zaczął świrować po tym, jak katowałem lekcję u Flitwicka. Wciąż jeszcze działa perfetto, ale już czuję, że nie jest tak precyzyjne. Więc hurdur. Bizus Hoklates. O kurka, co to jest za miasto, gród, whatever. Wieża? Nie wieża? Dobra, jesteśmy w fajnej miejscówce zasadniczo i ja wam dziękuję. Do zobaczenia następnym razem i niech moc będzie z wami. Hej! Na samym początku muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie, jakie robi ta gra, jest fantastyczne. Buduje jakiś taki dziwny, mistyczny klimat, ale nie w azjatyckich klimatach, klimat w klimatach, ale wiecie, o co chodzi. To jest cudne. Gameplayowo też jest fajne, aczkolwiek sterowanie jest troszkę zbyt udziwnione jak na mój gust na początku. Pewnie się przyzwyczaję, jeżeli będę dłużej grał. Jeżeli nie będę dłużej grał, to nie ma to większego znaczenia.